skłusza Redeco. www.redeco.pl. Pod koniec listopada wielki test. To jedyna już szansa na to, by sprawdzić, jak wszystko funkcjonuje. To kluczowy test przed Igrzyskami Sportów Nieolimpijskich. Od 25 do 27 listopada organizujemy Mistrzostwa Świata w Jiu-Jitsu. Ostatnia impreza testowa przed World Games 2017. Ostatnia okazja dla organizatorów, żeby przetestować różne rozwiązania, w tym rozwiązania w zakresie wolontariatu. Zgłoszenia zbierane będą do 11 listopada. Nie ma wielkich wymagań, po prostu trzeba chcieć. Wymaganiem tak naprawdę są dobre chęci. To jest dla nas najważniejsze, bo szukamy osób zmotywowanych, które wiedzą, po co przychodzą, które wiedzą, które czują, że to może być dla nich fajna okazja do zdobycia doświadczenia, do przeżycia przygody. Szukamy głównie osób w wieku powyżej 16 lat, ale też zdarzają się młodsze. Oczywiście część tych osób powinna znać specyfikę dyscypliny, którą jest jiu-jitsu, ale nie na każdym stanowisku jest to wymagane. Wszystkie szczegóły dotyczące zgłoszenia są dostępne na stronie internetowej. Na stronie mistrzostwa.jiu-jitsu.pl znajduje się formularz dla wolontariuszy. Wystarczy go wypełnić, wysłać do nas, ze wszystkimi się skontaktujemy. Do 11 listopada zbieramy zgłoszenia, później ogłosimy listę ostateczną mniej więcej 100 osób, które będą obsługiwać tę imprezę. Natomiast wszystkich pozostałych też zapraszamy za rok na igrzysk. Wchodząc do rodziny The World Games, nie trzeba się o nic martwić. Jako organizatorzy my jesteśmy odpowiedzialni za szkolenie wolontariuszy. My też zapewniamy wolontariuszom stroje, zapewniamy wyżywienie, także staramy się o nich zadbać jak najlepiej. Wszyscy będą ubezpieczeni, wszyscy otrzymają certyfikaty potwierdzające wykonaną pracę, także staramy się ten standard utrzymywać na podobnym poziomie jak przy World Games, choć na World Games on będzie jeszcze wyższy, bo zapewniamy też wolontariuszom m.in. zakwaterowanie czy bezpłatną komunikację miejską. Na przyszłoroczną imprezę poszukiwanych będzie wiele osób. Zainteresowanie wolontariatem jest jednak już bardzo duże. Jest sporo osób, które się zgłaszają i z Polski, i z zagranicy, które są chętne do udziału w imprezie. Co więcej, to jakby są różne grupy zainteresowane. Są studenci, do których uderzamy, którzy chcą, powiedzmy, zdobyć pewien rodzaj praktyk. Są osoby, które chcą zobaczyć, w jaki sposób organizuje się dużą imprezę, bo gdzieś to widzą jako swoją przyszłość, ale są też pasjonaci tych dyscyplin. Mamy 31 różnych dyscyplin, kilkadziesiąt różnych konkurencji. Jest naprawdę sporo osób, które te dyscypliny uprawiają i chcą się zetknąć z tymi najlepszymi zawodnikami ze świata, chcą zobaczyć, jak wygląda organizacja tego na najwyższym poziomie. Takich osób szukamy i takie osoby się zgłaszają. Rozmowy kwalifikacyjne wolontariatu przed The World Games rozpoczną się w marcu. Nowe centrum skłusza Redeco. www.redeco.pl